W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pięciu najlepszym nowym funkcjom nowego systemu iPhone'ów iOS 18. Na wstępie warto zaznaczyć, że najbardziej zaawansowane funkcje związane z Apple Intelligence nie są dostępne w Europie. Mimo to iOS 18 można już pobrać na prawie każdego iPhone'a, począwszy od iPhone'a SE2 i nowszych modeli. Pełną listę kompatybilnych urządzeń widzicie na ekranie. Z tego filmu dowiesz się, które nowości zasługują na Twoją uwagę, a które mogą cię rozczarować. Omówię je od najsłabszej do najlepszej, byś mógł sam ocenić, czy warto aktualizować swojego iPhone'a. Cześć tu Arkadiusz Kamiński, witam Cię na kanale Techia. W serii software, w której sprawdzam i testuję nowości ze świata oprogramowania. Zaczynamy. Kalkulator. Zaczynamy od piątej, moim zdaniem najsłabszej, choć efektownej, nowej funkcji w iOS 18 odświeżonego kalkulatora. Apple wprowadziło tryb notatek matematycznych który pozwala na ręczne pisanie równań i natychmiastowe otrzymywanie wyników. Choć brzmi to interesująco, w praktyce funkcja ta jest bardziej użyteczna na iPadzie z Apple Pencil niż na iPhonie. Na małym ekranie smartfona pisanie odręczne nie jest zbyt wygodne, a większość z nas korzysta z kalkulatora do prostych obliczeń. Uważam, że te zmiany nie wnoszą wiele do codziennego użytkowania. Personalizacja ekranu głównego Na czwartym miejscu znajduje się większa możliwość personalizacji ekranu głównego. Wreszcie możemy umieszczać ikony aplikacji w dowolnym miejscu siatki, co pozwala dostosować interfejs do własnych preferencji. Dodatkowo Apple wprowadziło opcję zmiany rozmiaru ikon. Oraz nowe efekty wizualne. To krok w dobrym kierunku, ale nadal brakuje tu swobody znanej z innych systemów operacyjnych. Mimo to cieszy fakt, że Apple zaczyna otwierać się na potrzeby użytkowników w tej kwestii. Aplikacja hasła. Trzecie miejsce zajmuje nowa aplikacja hasła. Apple zdecydowało się wyodrębnić zarządzanie hasłami z ustawień i stworzyć dedykowaną aplikację. Teraz wszystkie twoje hasła, klucze dostępu, informacje logowania są dostępne w jednym miejscu. Aplikacja wspiera również udostępnianie haseł zaufanym kontaktom oraz integruje się z dwustopniową weryfikacją. To duże ułatwienie dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi logowania bez korzystania z aplikacji firm trzecich. Nowe funkcje ekranu blokady. Na drugim miejscu znajduje się odświeżony ekran blokady i jego nowe funkcje. Apple wprowadziło możliwość personalizacji przycisków na ekranie blokady, które dotychczas. Były zarezerwowane dla latarki aparatu. Teraz możesz dostosować je do własnych potrzeb, np. ustawiając szybki dostęp do ulubionej aplikacji, notatek czy skrótów. Dodatkowo, nowe widżety na ekranie blokady pozwalają na szybki podgląd najważniejszych informacji, takich jak pogoda, kalendarz czy stan baterii innych urządzeń. To znacznie zwiększa funkcjonalność ekranu blokady. I sprawia, że jest on bardziej użyteczny na co dzień. Nowe Centrum Sterowania. Na pierwszym miejscu znajduje się, moim zdaniem, najlepsza nowa funkcja w iOS 18: całkowicie przeprojektowane centrum sterowania. Apple nie tylko odświeżyło jego wygląd, ale również prowadziło szereg usprawnień, które znacząco wpływają na wygodę użytkowania. Nowe centrum sterowania jest teraz podzielone na trzy karty, co ułatwia nawigację i szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Możesz teraz dowolnie rozmieszczać i zmieniać rozmiar poszczególnych przycisków, dostosowując je do swoich potrzeb. Jednym z największych atutów nowego centrum sterowania jest jego personalizacja. Możliwość dodawania, usuwania i reorganizacji przycisków sprawia, że masz szybki dostęp do funkcji, z których korzystasz najczęściej. Dodatkowo Apple wprowadziło wsparcie dla skrótów z aplikacji zewnętrznych, co otwiera nowe możliwości i zwiększa funkcjonalność urządzenia. Nowy design jest również bardziej czytelny i intuicyjny. Ikony są większe i lepiej rozmieszczone. A dodatkowe opcje są dostępne po dłuższym przytrzymaniu danego przycisku. To wszystko sprawia, że korzystanie z centrum sterowania jest teraz szybsze i bardziej efektywne. Podsumowanie: Podsumowując, iOS 18 przynosi wiele ciekawych nowości. Choć najbardziej zaawansowane funkcje związane z Apple Intelligence nie są jeszcze dostępne w Europie. To pozostałe zmiany znacząco poprawiają komfort użytkowania. Nowe centrum sterowania zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych funkcji i pokazuje kierunek, w jakim Apple chce rozwijać swoje oprogramowanie. Dajcie znać w komentarzach, które z tych nowych funkcji przypadły Wam do gustu. Czy zgadzacie się z moją listą, a może macie inne typy? Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Software. Cześć! Субскрибуй.